Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Agnieszka Kolbuch-Wągiel i jestem adwokatem, partnerem w Kancelarii Ipsolegal i witam się z Wami 19 grudnia. Czas zatem otworzyć 19 okienko w kalendarzu adwokatowym, a w 19 okienku w kalendarzu adwokatowym mamy odpowiedzialność dyscyplinarną sygnalisty. Zarówno w dyrektywie, jak i w polskim projekcie ustawy o ochronie praw sygnalistów zostało przewidziane, że sygnalisty nie można pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej za to, że dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego w sytuacji, gdy sygnalista miał uzasadnione powody do tego, by sądzić, że dokonanie zgłoszenia lub też ujawnienia publicznego jest niezbędne do tego, żeby ujawnić naruszenie prawa. Co ciekawe, w polskim projekcie ustawy tego nie przewidziano, natomiast w dyrektywie mamy odwrócony ciężar dowodu. Co to oznacza? To znaczy, że to pracodawca musi udowodnić w przypadku, gdyby pociągnął sygnalistę do odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo na przykład to zgłoszenie było fałszywe, albo pracodawca wie o tym, że sygnalista nie miał żadnych uzasadnionych powodów do tego, by sądzić, że to zgłoszenie czy też ujawnienie jest konieczne do ujawnienia zgłoszenia prawa, to w takim wypadku to pracodawca musi udowodnić to w sądzie, że sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw, by tak sądzić, a nie, że sygnalista musi to udowodnić w sądzie. Czyli mamy tu odwrócony ciężar dowodu. To na pracodawcy spoczywa ciężar tego, żeby udowodnić, że to zgłoszenie było fałszywe albo że nie było podstaw do tego, żeby takiego zgłoszenia dokonać. Czyli tak naprawdę tutaj sygnalista jest w pełni chroniony i tutaj też pracodawcy muszą zwracać szczególną uwagę na to, że żeby dokładnie weryfikować każde zgłoszenie, żeby dokładnie badać każde zgłoszenie, bo w przypadku, gdyby faktycznie ich zdaniem doszło do tego, do fałszywego zgłoszenia i gdyby na tej podstawie próbowali wyciągnąć wobec sygnalisty odpowiedzialność dyscyplinarną, no to w takim wypadku będą musieli w sądzie udowodnić, jeżeli sygnalista wystąpi do sądu właśnie na podstawie ustawy z takim roszczeniem odszkodowawczym, czy też właśnie zgłosi to, że pracodawca narusza przepisy ustawy i bezpodstawnie wyciąga wobec sygnalisty jakieś konsekwencje, no to w takim wypadku to pracodawca będzie musiał udowodnić, że on jednak miał podstawy do tego, żeby wyciągnąć wobec sygnalisty konsekwencje dyscyplinarne za to, że dokonał fałszywego zgłoszenia. Czyli tutaj jakby cały ciężar spoczywa na pracodawcy, dlatego tak jak już powiedziałam wcześniej, pracodawca musi bardzo dokładnie kontrolować każde zgłoszenie, które zostało dokonane, bardzo dokładnie je weryfikować i tutaj przed podjęciem decyzji, czy to było zgłoszenie prawdziwe, czy też fałszywe, musi naprawdę dokładnie rozważyć wszelkie okoliczności związane z daną sprawą, żeby później nie narazić się na żadną odpowiedzialność względem sygnalisty z uwagi na to, że na przykład naruszył jego prawa, które są chronione w ramach dyrektywy i w ramach naszej polskiej ustawy o ochronie praw sygnalistów. Dziękuję Wam za dzisiaj, za to, że byliście z nami. Zapraszam Was na jutro. Już jutro otwieramy 20 okienko w kalendarzu adwokatowym. Do zobaczenia, do jutra.